Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, dlaczego pustoszeją kościoły. Znaczy próbował odpowiedzieć na to pytanie. Ważne pytanie, wydaje się. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Przede wszystkim zapraszam do zadawania pytań. Rok 2017 mniej więcej to był rok, w którym kościoły powoli zaczęły pustoszeć. Prawda? I jeszcze w 2017, jak wchodziłem do swojego kościoła parafialnego, to jak się przyszło za późno, to nie było miejsc siedzących. Później zaczęło się robić coraz luźniej. No i przyszedł rok 2020. To mógł być rok, w którym ilość osób w kościołach by się gwałtownie zwiększyła, no bo jak trwoga, to do Boga i zawsze w kościele tak postępowano. Jak coś się działo złego, no to księża przypominali, że jedynym ratunkiem jest Bóg, że trzeba wtedy jakoś intensywniej się modlić, przystępować do sakramentów. Teraz nastąpiły dwa zjawiska odwrotne. Z jednej strony państwo mówiło, nie wolno więcej niż 5 osób, z drugiej strony kapłani zamiast mówić co innego, to potwierdzali, nie wpuszczali do kościołów, przyzwyczajali ludzi do tego, że do kościoła można nie chodzić, że można korzystać z mszy świętej w mediach. No i jakby mieli to samo przesłanie, co władze państwowe, że tak jakby najłatwiej było się zarazić czymś właśnie w kościele. No i to wszystko minęło. To wszystko minęło, ale liczba wiernych w kościele się nie powróciła do dawnego stanu rzeczy, do roku 2019, który i tak nie był za dobry, ten stan rzeczy. Także dzisiaj na sumie w wielu parafiach, przynajmniej w tych, w których byłem, no to wygląda jak w dzień powszedni o 6 rano. I na pytanie, dlaczego tak się dzieje, no to można odpowiedzieć, idąc za tą moją książką Rozpad polskiego kościoła, geneza upadku, że jest to efekt działania wielu czynników negatywnych, wewnętrznych i zewnętrznych, piątej kolumny i tak dalej przez wiele lat. Ktoś powie, no, że tutaj jest świat taki, prawda? Żyjemy w pogańskim świecie, który poganizuje katolików i oni o Panu Bogu zapominają albo go lekceważą. Można mówić o tym, że to jest efekt tego roku 2020-2021, kiedy wielu się odzwyczaiło od chodzenia do kościoła, a przedtem taka byłaby prawda, że przedtem wielu chodziło do kościoła siłą rozpędu, prawda? Całe życie chodzili do kościoła, no to dalej chodzili. Teraz była przerwa i ta przerwa jakby zadecydowała. Tutaj ja wielokrotnie mówiłem w różnych programach, prawda, że gdzieś tam w Rosji, w Kazachstanie ludzie potrafili wychodzić wieczorem, czy to latem, czy to zimą, wieczorem w sobotę z domu, żeby dotrzeć na piechotę na godzinę 12 na mszę, bo tak daleko był kościół. Tutaj jakiekolwiek przeszkody typu deszcz i tak dalej w Polsce, czy jakieś tam zagrożenie epidemiologiczne, jak to mówiły media, powodowało, że ludzie przestawali chodzić, prawda? Jakby mniejsza, ewidentnie to jest miara, to jest znak, mniejsza miłość do Chrystusa, mniejsza potrzeba spotkania z Nim, albo brak wiary, że On jest żywy, prawdziwy w Kościele. Z tym, że oczywiście jest tak, że jak długo ludzie chodzą do kościoła, nawet jeżeli jest to z przyzwyczajenia, to w każdej chwili może nastąpić jakiś nawrót normalnego życia religijnego, jakieś pogłębienie wiary, jakieś nawrócenie. Choćby z tego powodu, że jakiś kapłan od ołtarza coś powie, co człowieka poruszy. No i teraz pojawiło się w kościele wielu kapłanów, takich modernistów, którzy
na wszystko machają ręką, rób ta co chce, ta Bóg jest miłosierny, Bóg wam wszystko wybaczy, grzechy jak będą, to pójdą łatwo w zapomnienie. Bardzo postępowi, bardzo liberalni, bardzo tacy łagodni, prawda? To ma swoje działanie. Tylko że zobaczmy tutaj jeden moment i do tego momentu ja zmierzałem, że no na razie mamy ciepłą jesień, chociaż zdarzają się dni, a szczególnie noce, zimne. No i efekt jest taki, że kościoły, szczególnie te niedrewniane, są zimne. Niekiedy bardzo zimne. Niekiedy jest tak, że jest zimniej w kościele niż na zewnątrz, prawda? Że podczas mszy zmarzniemy i wychodzimy przed kościół i łapiemy to ciepłe powietrze, żeby nie dostać dreszczy. No i teraz zauważmy, że ci tacy postępowi modernistyczni kapłani idą z duchem czasu tam, gdzie jest jakieś zło. Natomiast nie idą z duchem czasu tam, gdzie jest coś pozytywnego. Prawda? Ja pamiętam w latach 80. we Włoszech, kiedy byliśmy z żoną w listopadzie i w niektórych regionach już było naprawdę zimno, to wchodziliśmy ogrzać się do kościołu, bo czy była msza, czy nie była msza, to w kościele było powyżej 20 stopni. No to samo było na biednej Słowacji, którą odwiedzaliśmy przed jej wejściem do Unii Europejskiej, że też potrafiliśmy wejść do kościoła, żeby się oczywiście pomodlić, ale przy okazji ogrzać, bo kościół był pusty, ale był ciepły. U nas kościoły były zawsze zimne. Zawsze na tym proboszczowie oszczędzali i była jakaś taka filozofia, jakaś można powiedzieć teologia, że no dla Pana Boga trzeba się poświęcić i w tym zimnie poprzebywać tą godzinę, a przy okazji ksiądz proboszcz oszczędzi dużo pieniędzy na ogrzewaniu kościoła. Później była taka moda, to niedawno bardzo, że zaczęto w wielu kościołach dokonywać bardzo kosztownych remontów, wprowadzając ogrzewanie podłogowe. Przy tej okazji, co ciekawe, to paru katolików z całej Polski, ci katolicy byli z różnych miejsc, mi sygnalizowało, że tam, gdzie jest procesyjne podejście do Komunii Świętej, tam był na posadzce krzyż. Niektórzy uważali, wierni byli zgorszeni i uważali, że jakby namawiają ich do deptania krzyża i starali się ten krzyż ominąć. Ale w każdym razie wprowadzono w wielu kościołach to ogrzewanie podłogowe, które mogłoby zapewnić jakieś ciepło w kościele, a później to ogrzewanie, znaczy jakieś takie było założenie niektórych przynajmniej proboszczów, że włączą to ogrzewanie, jak będzie minus 10, a całą zimę nie było minus 10 i w ogóle go nie włączyli. No i teraz jakby ci postępowi kapłani nie zauważyli, zresztą niepostępowi chyba też nie zauważyli, jednego, że coś się zmieniło. Prawda? I coś się zmieniło w związku z pandemią i coś się zmieniło w ogóle w podejściu ludzi. W jednej z książek o masonerii ja napisałem, że jest nowa religia, która ogarnia całą Europę, Stany Zjednoczone i tak dalej. Ona się nazywa religia kult zdrowia. I ludzie tego nie jedzą, tamtego nie jedzą, jak siadają w restauracji, to mówią to niezdrowe, tamto niezdrowe, tego nie zjem, prawda, i czy szukają jakichś liści, ziarenek, czy czegoś, że to będzie zdrowe. I ludzie patrząc w taką perspektywą, i to jest, no, jak wszyscy wiemy, powszechne, prawda, kiedyś jak ludzie się gdzieś spotykali na kawie, to rozmawiali o różnych sprawach, teraz głównie rozmawiają o zdrowiu, o tym właśnie co zdrowe, a taki olej kup, a takie ziarenka kup, a takie ziółka kup, a takie witaminy zażyj. To podejście spowodowało, że ludzie jakby unikają tego, co niezdrowe, a i jakby myślą w tej perspektywie, pamiętają o tym. No i teraz co jest niezdrowe? Niezdrowe jest siedzenie w zimnym, wychłodzonym, wilgotnym pomieszczeniu.
No i ludzie unikają takich pomieszczeń i teraz takim pomieszczeniem jest kościół. I jestem ciekawy, czy są takie badania. Mi się nie udało do takich badań dotrzeć. Spadek uczęszczenia na mszę świętą w zimie z powodu, jakby zrobić badanie, z jakiego powodu nie chodziłeś zimą do kościoła. Odpowiedź: z powodu tego, że kościół był zimny, bałem się zapalenia płuc, bałem się przeziębić. No w ogóle nieprzyjemnie było, unikałem tego, co nieprzyjemne. No i jak ludzie całą zimę nie chodzą do kościoła, to później już wiosną nie wracają, bo się przyzwyczaili nie chodzić. Prawda? I być może, moim zdaniem, stawiam taką tezę, że bardzo wiele odejść od kościoła, w sensie, że ktoś już nie uczęszcza co niedziela na mszę świętą, jest z tego prostego powodu. I teraz oczywiście kapłani się tłumaczą i niektórzy wierni tłumaczą tych kapłanów, że no nie mogą ogrzewać kościoła, bo nie mają pieniędzy, bo ogrzewanie kosztuje szczególnie teraz straszne pieniądze. Wierni są biedniejsi, inflacja, drożyzna i tak dalej, więc dają mniej pieniędzy, więc po prostu nie da rady. Dlatego, że wracam do tej idei, znaczy do tej informacji o biednej Słowacji, w której dawało radę. A drugie, nie słyszałem, ja no, bywam w Polsce w różnych miejscach w niedzielę i idę do najbliższego kościoła na mszę świętą i nie słyszałem takiego apelu, że kochani parafianie, kościół jest wymrożony, to szczególnie dotyka starszych ludzi, dzieci, ludzi jakoś schorowanych, no to ja, proboszcz, no, zrobię wszystko, żeby było cieplej w tym kościele. No ale sam nie dam rady, będę puszczał specjalną tacę czy tam puszkę, zbieramy na ogrzewanie. Prawda? I myślę, że wielu ludzi, szczególnie wśród tych bogatszych, dałoby spore pieniądze, żeby mieć ciepło w tym kościele, żeby nie marznąć, bo jednak chcą chodzić, ale nie chcą zimnie. No i a to z kolei by spowodowało, że inni, którzy by odeszli, by nie odeszli. Czy to jest rodzaj, czy to można by zaliczyć do duszpasterstwa, do walki o wiernych, do ewangelizacji? Myślę, że tak, bo jeżeli zobaczymy, jak Kościół postępuje na misjach, w jaki sposób się przyciąga ludzi do Kościoła, czy powoduje, żeby nie odchodzili od Kościoła, no to ta metoda, nie ma w niej nic złego. Wręcz przeciwnie, jest też coś dobrego, bo myśli się o wiernym, nie tylko o jego duszy, ale o jego ciele. I myślę, że warto z tym walczyć i apeluję do Państwa widzów świeckich, żeby proponowali proboszczom takie rozwiązania, że będziemy zbierać na ogrzewanie i to pójdzie na ogrzewanie, ale niech będzie wreszcie cieplej, żeby to nie była lodówka. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.